Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Robimy szybkie sprawdzenie sobie, jak tam pogoda kosmiczna. Nasze kochane IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A, zapomniałem, że trzeba by iść na dwór, bo w piwnicy nie mam w piwnicy internetu, bo jest ekranowana. Dobra, już mamy. Dobra, mamy, ale się nie załadowała. Widzicie, ja cały czas klikam, nic nie idzie. Dlaczego nie idzie? No bo nie ma internetu. Jak nie ma załadować? Powiem szczerze, dla mnie to jest debilizm. O, teraz ruszyło, bo się załadowała strona do końca. Jak to wygląda? Alerty pogody kosmicznej, stan zakłócenia radiowe. Nic, zakłócenia, burze geomagnetyczne, to tam już do G1 już osiągnęło na pewno. Dobra, to wygląda tak. Nie, źle, ok. Wchodzimy na następną stronę spaceweather.com. Gdzie ja mam tą stronę spaceweather.com? Słuchajcie, ludzie, jak się zapierdziela po tylu stronach internetowych, to człowiek ma czasem, kurde, to chyba, że nie ta. W komórce, dobra. Mam tych zakładek, powiem wam szczerze, ludzie, trochę. Aktualny jest Volt Polska, Centrum Nauki Kopernik. Gdzie to cholerstwo? Tak. Aktywność jest. Space Weather. Dobra. No i zobaczymy za chwilę, co tu się nam pojawi. No to jak zwykle. Plamy 3486, 4487. No i tu mamy te wszystkie inne, ale te na chwilę nas obchodzą. Co tu mamy? No tutaj dokładnie nie widać, ale widać, że tego jest trochę i coś się szykuje naprawdę. No tutaj to, jak to wygląda teraz. No, spadło na zielono, bo wcześniej to była burza geomagnetyczna, ale to były słabe burze i nie musiałem nic wam raportować, ale wow, ale piękny wybuch na słońcu. Ale ogólnie zobaczcie, nie jest źle na razie i powiem szczerze, że nie mamy się na chwilę obecną czego bać.